Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat uczynić, coś dobrego czy coś złego, życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Ewangelista Marek, ale też Mateusz i Łukasz nie podają imienia tego człowieka, który jest bohaterem tego fragmentu Ewangelii. Ale to znaczy, że kryje się za nim może się kryć każdy z nas. Kim jest ten człowiek? Spotykamy go w synagodze, a więc w miejscu modlitwy. Był tam, jak mówi ewangelista. To znaczy, że był człowiekiem pobożnym, wierzącym w Boga, wypełniającym prawo izraelskie, prawo żydowskie. Ale równocześnie doświadczał jakiegoś ograniczenia, choroby, cierpienia. Miał chorą, uschłą rękę. Ewangelista Łukasz dodał, że była to prawa ręka. A co to mogło oznaczać? To mogło oznaczać, że nie mógł normalnie pracować, a zatem jego sytuacja materialna mogła być bardzo trudna, mógł być biednym człowiekiem. Mało tego, Żydzi myśleli, że choroby, cierpienie są konsekwencją jakiegoś grzechu, którego dopuścił się człowiek. Pamiętamy opis Ewangelii świętego Jana, kiedy uczniowie zobaczyli człowieka niewidomego i pytają Pana Jezusa, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Chrystus odpowiada, że ani on, ani jego rodzice. W każdym bądź razie, skoro takie było myślenie, to znaczy, że on był w jakiś sposób izolowany, traktowany jak grzesznik, jako ktoś gorszy i być może sam w taki sposób o sobie myślał. I dlatego gdzieś chował się za filarem, gdzieś na uboczu, nie stawał w widocznym miejscu, w miejscu, gdzie mógł być zobaczony. I przychodzi Jezus i mówi: podnieś się na środek, podnieś się. Podnieś się, bo to, że jesteś, że doświadczasz tego cierpienia, to wcale nie znaczy, że jesteś gorszy. Nie wolno ci źle myśleć o sobie, bo jesteś dzieckiem Bożym, bo jesteś ważny i dlatego stań na środku, stań na środku. Bo jesteś w środku serca Boga, jesteś w środku serca Boga. Cała Boża miłość jest skoncentrowana na człowieku. Jezus jest skoncentrowany na człowieku.
Ojciec Święty Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice napisał: wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka. I dlatego Jezus mówi: podnieś się i stań na środku, bo jesteś kimś ważnym, jesteś dzieckiem Boga, jesteś owocem Bożej miłości. Co może oznaczać to wezwanie Jezusa: podnieś się na środek? Bo może to mieć też inne znaczenie. Podnieś się na środek to znaczy stań w prawdzie. Stań w prawdzie. Uznaj swoją słabość, swoje ograniczenie, swoją grzeszność, bo taka jest prawda o człowieku. Niestety w świecie dzieje się tak, że świat eliminuje pojęcie grzechu. Ludzie nie chcą się przyznawać do tego, że doświadczają ograniczeń, grzechu, ubierają maski. A tymczasem bez uznania swojej ograniczoności, swojego grzechu, nie ma szans na spotkanie z Bogiem. Święty Jan napisze: każdy, kto mówi, że nie ma grzechu, jest kłamcą. I to podnieś się i stań na środku, to może być też wezwanie: stań w prawdzie o sobie. Owszem, jesteś dzieckiem Bożym, jesteś w centrum Bożej miłości, ale jesteś też człowiekiem słabym i grzesznym, doświadczającym ograniczeń, potrzebującym pomocy, potrzebującym Boga. I w końcu Chrystus stawia tego człowieka na środku wobec innych. Wobec innych. Na początku mszy świętej odmawialiśmy spowiedź powszechną. Spowiadam się wam, bracia i siostry. Wam, bracia i siostry. Grzech to nie jest tylko sprawa konkretnego człowieka, bo żyjemy we wspólnocie, żyjemy w Kościele. W pierwszych wiekach grzesznicy niejednokrotnie byli wypraszani ze świątyni, jeżeli nie mogli przystępować do Komunii Świętej, a ci, którzy podejmowali jakąś ciężką pokutę, nieraz latami stali pod kościołem czy w przedsionku kościoła, prosząc o modlitwę, żeby mogli wejść do środka. To pokazywało, jak straszną rzeczą jest grzech, a równocześnie, że ma on wymiar społeczny. Że to nie jest sprawa tylko tego człowieka, ale też całej wspólnoty. Moi drodzy, za tym człowiekiem, który został uzdrowiony przez Jezusa w szabat, w synagodze, może kryć się każdy z nas. Kryje się każdy z nas. Jesteśmy w centrum Bożej miłości. Nie wolno nam źle myśleć o sobie. Mimo że prawda jest taka, że mamy różne słabości i grzechy. I nie ma co udawać, że jest inaczej. Ale jest miejsce uzdrowienia, gdzie możemy stanąć wobec kapłana i wyznać swoje słabości i swoje grzechy, prosząc o dar uzdrowienia, aby Chrystus dotknął tego, co w nas chore, tego, co słabe, aby podniósł nas w naszej słabości i naszej godności. Wpatrujmy się i wsłuchujmy się w to Słowo Boże, abyśmy mogli z radością przyjmować Jezusa, który przychodzi do nas, aby się z nami spotkać, aby nas postawić w prawdzie, żeby powiedzieć nam o swojej miłości,
i dotknąć nas swoją łaską. Amen.